Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczka, z tej strony Mitrox, proszę was, przez serdeczny kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w Assassin's Origins. W poprzednim odcinku udało nam się wykończyć Hienę, czyli drugi z czterech celi. Na razie aktualnie nie jestem w stanie przesunąć do następnego wyzwania, czyli do Jaszczura, dlatego że brakuje mi mniej więcej jednego poziomu, aby być mniej więcej w stanie przystąpić do tego zadania. No niby 21, ja mam 19, dla bezpieczeństwa wolę mieć ten już 20 poziom. Na szczęście w poprzednim odcinku udało mi się zdobyć ostatnie dwie czaszki sępu, więc będę w stanie zwrócić to zadanie panu Garbarzowi i będzie nam brakować 2800 punktów doświadczenia, więc mam nadzieję, że uda nam się w dzisiejszym odcinku wbić kolejny poziom, dlatego że przydałoby mi się potekspić konto, aby być w stanie w następnym odcinku wyruszyć na poszukiwanie pana Jaszczura, który będzie trzecim z czterech celów i gdy przystąpimy do pana Jaszczura, będziemy mieć coś koło połowę gry pod względem wątku fabularnego, więc mi tam jak najbardziej pasuje. Też chyba, gdy wbiję 20 poziom, tak, 20 poziom, będę w stanie odblokować sobie umiejętność, dzięki której będę mógł sobie oswajać zwierzaki. I na pewno wypróbowałbym to na panu krokodylu, hipopotamie, lwie, bądź też innych, bo mam nadzieję, że to nie działa tak jak Far Cry Primal, że będę musiał mieć wyższy poziom zdolności, aby jeszcze lepsze zwierzaki w taki sposób móc, nie wiem, opanować czy po prostu oswoić, bo według mnie to byłaby trochę strata punktu, bo jednak 3 punkty, żeby móc oswoić sobie jakiegoś małego zwierzaka, trochę marnotrawstwo. Well now, what do you have for me? All that you asked for. Ah, yes, good, good, and in fine condition. They will do nicely. Your pay. A, 110 drachmów, w porządku, mi tam pasuje. Więc teraz brakuje mi 2200 punktów, w porządku. 2200 punktów, wydaje mi się, że to jest dobry moment, aby wrócić do Aleksandrii i spróbować jakieś zadanie na poziom 20 zrobić, bo mam wrażenie, że one mogą dać nam właśnie sporo punktów doświadczenia. Tutaj jeżeli chodzi o zadanie, to co ja mam tutaj jeszcze w pobliżu? Niby te dwa zadania, tylko że one są na 17, więc dużo by nam nie dały. Może te na 18. Niech już będzie, że może się cofniemy do Aleksandrii, Gniew Poetów, bo to mnie trochę akurat ciekawi. Poza tym w Aleksandrii też nie mamy tych łowców, więc na razie chyba nimi nie muszę się martwić, tak mi się przynajmniej wydaje. I zobaczymy sobie od razu to nowe zadanie i jeszcze na pewno sprawdzę, czy będę w stanie, tak, 3 punkty, to będę mógł sobie to oswoić. A jeszcze zwierząt alfa nie można oswoić, co ciekawe, okej. To zatrute strzałki i też jakieś takie, nie wiem, super zdolności. Nie, to są pasywne zwiększenia, okej. No i te rydwany i tak dalej. No w porządku. To jest jeszcze kwestia do ekspienia postaci. Z tego co się orientowałem, żeby móc przejść grę pod względem wątku fabularnego, trzeba mieć coś koło chyba 33 poziomu, więc to nie jest jakoś wybitnie dużo, bo na pana krokodyla będę potrzebował 25. Alexandrians! We must stand against this sickness that spreads in silence. Pah! This Gennadios, he seeks to stifle the Alexandrian poets. He knows not what kind of enemy we are. They may jail me, but I will not sell my blood to the death merchants of this regime. I'm worried about Phanos. Did you see his latest play? It was very dark. He is a poet. They have other passions. Bayek, finally someone who appreciates my genius. My play has been confiscated. You are attracting trouble. Worse yet, they jailed my actors, all among the finest poets of Alexandria. They say if I attempt to put on the play, I will be put to death. Be careful, Phanos. You are frail and brittle. You stick to writing. And I will help you find your play and actors. Okej. Okay. Żadnych informacji, gdzie oni są? A którzy znajdują się w garnizonie? Okej. Okay. Już coś mówili na temat Gennadiosa. Mi się wydaje, że przecież Gennadiosa zabiłem, bo zadanie z wężem tego wymagało. Tak, i gdy zabiłem Gennadiosa, to nagle pojawili się ci wszyscy łowcy, którzy chcą. Oczywiście, że mojej głowy. Przy okazji sobie zobaczymy, ile tutaj doświadczenia za to dostanę. 1500?
No kurde. To jest zadanie za 20 poziom, tak się spodziewałem przynajmniej 2000, ale za to mam nadzieję, że to zadanie będzie dość krótkie. Wbijamy tam, rżniemy tych strażników w tym garnizonie, uwalniamy ich i tyle. Potem nie będzie kolejne zadanie, żeby nie wiem, jakiegoś aktora przeprowadzić i to ten spektakl obejrzeć, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo to byłoby dość ciekawe, ale na razie spróbujemy tam dojechać i to jest w takim miejscu, no dobra. Nie wiem, czy przypadkiem na samym starcie już nie będą chcieli nas tutaj powybijać, ale w porządku. Strzał mam kompletne zero. Nie wiem, czy się opłaca zmieniać łuka, ale wydaje mi się, że chyba na razie nie. A, i to jest ten łowcy, dobra. Czy tam drapieżcy, co to tam już było. I oni są... tutaj wszyscy, no dobra. Gorzej, oczywiście tutaj od razu mam... No właśnie, kłopoty. Dwóch kapitanów, jeden dowódca, no zajebiście po prostu. Spróbuj może wejść na ten mur, bo mam wrażenie, że tam... No oczywiście, że tam mogą być... kołczany. Albo jeszcze może z tych przeciwników by tutaj powypadało coś. Potem też to jest ciekawe, że to jest zadanie niby na 20 poziom, a mamy łuczników na 10 i 9. No, oczywiście. Ale powiem, że ta trucizna jest kurcze bardzo dobra i 10 strzał, ale lekkich, to dobrze. Tutaj bym od razu założył pułapkę, żeby nie mógł wezwać posiłków. No powiem, że na razie to jest w porządku zrobione. A może na razie będziemy się kryć, bo jednak nie chcę tego głośno robić, jak już tak wjechałem tutaj. Spróbuję na razie to po cichu jakoś załatwić, przy okazji przeszukując właśnie tych przeciwników. Czekaj, że tyle rebeliantów tutaj mam, a mam tylko uwolnić tak jakby jedną klatkę, to jest dość ciekawa sprawa. Może nie będzie tutaj nikogo jeszcze? Carry to safety. An experience like no other. Will you be still? I teraz mam problem. Którędy by tutaj... O, kapitan już tam się kręci. Hey! Ah, this reminds me of my youth on stage. I was an excellent sack of grain in my premiere appeal. Może da radę coś takiego zrobić? Odłóż? Szybko. No, do not leave me here. I need to get out of this place. No przecież... Oha! Co to było? Not going anywhere. On sam spadł z tego konia. Co jest? Thank you. But there are two more of us. They escaped. Gennadios, Philakitai seek to kill them. They also took the play and headed toward the palace. If it lands in the wrong hands, Phanos will be in danger. Do you know where the actors hide? They're home, not far from here. Don't worry about me, I'll find my way back to the theater. No to jednak zadanie jest trochę dłuższe. Uwolnij aktorów, znajdźcie, zyskaj scenariusz. Nie wiem, które zadanie jest tutaj bliżej, ale spróbuję się może przejść tam. Tylko, że tutaj pojawia się kolejny problem, bo to jest oczywiście na terenie zastrzeżonym, więc... Wydaje mi się, że chyba od boku dam radę to jakoś przejść. I chyba nawet dał radę to jakoś... sprytniej zrobić, a niech już będzie. To jest broni, okej, czyli to jest na jakimś powozie na to wychodzi, czyli tam raczej będzie jakiś aktor do uwolnienia, albo nie, tam pewnie będzie ten dom, to tutaj musi być ten scenariusz. No dobra. Masz zadanie dość ciekawe. Spodziewałem się, że będzie dłuższe, ale jak jest takie, no to mi jak najbardziej pasuje, bo przynajmniej exp będzie adekwatny do trudności zadania, że tak powiem, albo długości. No i oczywiście. Kolejni przeciwnicy. Ale czemu to zadanie jest na cholerny 20 poziom? A przeciwnicy mają 10. Teraz oczywiście będą wezwane posiłki, no bo... No już wiem, 20 poziom tego przeciwnika i jeszcze 21 tych, okej. Okay. Teraz będą posiłki wezwane, nie dokończyłem myśli. Bo przy jednym przeciwniku... O kurde! Była pokazana ta... sterta węgli.
O, tego spróbujemy nawet, tylko jeszcze bym zabrał strzały. No i idealnie, 900 obrażeń. Prawie na strzała, jeżeli chodzi o tą mocniejszą umiejętność, był zdjęty. Pięknie. Pewnie go nie trzeba tam dobić, tak mi się wydaje, ale niech już będzie, że teraz go dobijemy, skoro nikt do nas nie strzela póki co. Polityka bogów, zadanie, okej. Dlatego to był też kapitan, bardzo fajnie. Teraz uwolni aktorów, no dobrze, czyli to nie trzeba się cofnąć. No to chyba przy jakimś porcie, bo przy tej rzeczce cały ten dom, w którym podobno się kryją. Pewnie nie trzeba ich śledzić, bo ktoś tam ich napadł i tak dalej, ale w porządku. Jak się uda zrobić to zadanie, to jak najbardziej spróbujemy zrobić kolejne. Chyba, że nam się pokaże jeszcze coś innego tutaj. To też byłoby dość ciekawe. 200 drachm? Za podniesienie, nie wiem, niczego? Mi to jak najbardziej pasuje. Muszę w końcu jakiś sklepik odwiedzić i spróbować coś za te drachmy, nie wiem, ulepszyć, kupić. Bo jednak ich już mam, tak mi się wydaje, coś koło 3000. Mogłbym może tą włócznię Serapisa ulepszyć, tak mi się wydaje. Co nie można to spróbować, co robić. Kowal jest tutaj. Dalej, niech już będzie ten oznaczony, bo on jest jednak bliżej przy tym punkcie orientacyjnym. Pójdziemy sobie tam dzisiaj do niego i spróbujemy może ten łuk ulepszyć. Mogę to sobie po cichu zrobić, jednego po drugim wyeliminować bez problemu, ale już wyszło jak wyszło. A trzeba przyznać, że kurczę, ten łuk z trucizną jest zajebiście mocny. Czy tym krwawieniem, czy co tam już było. W pewnym stopniu chyba miałem rację, bo jednak przyszli po niego, ale wydaje mi się, że raczej będzie trzeba go jeszcze jakoś śledzić tutaj. Ale zobaczymy. Okej. Wygląda identycznie jak tamten. Time to go, young poet. Wait. Isn't there supposed to be two of you? Gatanios? He fled and accidentally brought the guards to me. They hunt me like a dog. If you could deal with them, I can return to Phanos and our masterpiece will go on. Be calm. You will be out of here quickly. Of course. I will be as silent as... Be still. I think I hear them. Jak to na główną ulicę? Gdzie jest ta główna ulica? Nie ma tego pokazanego. You know, you are perfectly Phanos type. I have no idea what you speak of. Czy on już tutaj idzie? Nie idzie? Niby jest, ale... brooding hero, a grand story, until the gods smack him down mightily for his temerity. That is not helpful. But such a tragedy this will be. All will be pushed to tears. Nie wiem, to jest ta główna ulica? Distract the enemy! I will push on! Phanos awaits you. Tak, to była ta główna, dobra. Wróć do Phanosa, w porządku. W sumie to, żeby to już wyspeedrunować, ale niech już będzie, że też się z nimi rozprawimy. No, elegancko. Jeszcze w sumie na konie można by im wsiąść, ale no oczywiście, będzie uciekać, no w porządku. Jednak nie. No powiem, że to byłoby bardzo fajne zadanie, jakby się już zakończyło, bo jednak, kurczę. Trochę trzeba było się nałazić, a 1500 tak za zadanie na 20 poziom, to też jest śmieszne. Jakbym za zadanie na, nie wiem, 12 poziom, czy tam 14 mieliśmy nad 1000, albo nad i więcej chyba. A niby tutaj przeciwnicy mieli 10 poziom, co też było dość ciekawe. Chyba, że chodziło o to, że ten fort nie był jakiś wyjątkowo ciężki do zrobienia. Tak też mogło być, bo dopiero potem się pojawili ci na 20. You did it, Bayek. Thank you. I never doubted you. Aya is a lucky woman. Yeah. Aya always spoke highly of your place. She enjoyed my pro Cleopatra work. My pharaoh lady. Now we can perform this play like true poets. The guards may kill us, but it is an artist's duty to see his vision fulfilled. I will write a play for you someday, Bayek. The last of the Magi. Oh, no. Don't worry. We'll change the names of the main villain, Ptolemy, and the title. We won't die, and the play will go on. No i bardzo fajne zadanie. O kurde, prawie poziom w górę. Co by tutaj zrobić, żeby go zaliczyć? Jak już będzie ta szybka podróż tutaj?
Albo za zabicie przeciwnika, albo przeszukanie jeszcze czegoś. Kurczę, no mogłem już jakiegoś tam innego przeciwnika dobić. Ale niech już będzie, że w dzisiejszym odcinku sobie porobimy te zadanie poboczne. Bo jednak przydałoby się je też tutaj porobić. Na razie to wskoczyłbym właśnie do tego kowala, bo jednak przydałoby się ulepszyć jednak te broni, bo z tego co się orientowałem, to jeżeli broń jest na przykład 10 poziomie, my mamy 19, to gdy ją ulepszymy, będzie miała nasz aktualny poziom. To jest dość fajną sprawą i raczej będzie można ją tak jakby w nieskończoność ulepszać, aby wyrównała nam poziom naszej postaci, co jest dość ciekawą sprawą, bo jednak ten łuk jest chyba na poziom 3, albo nie wiem, 10 maksymalnie, bo jednak te przedmioty z Ubisoft Connectu, a w zasadzie Ubisoft Clubu nie są jakoś wybitnie wyjątkowe, tak przydało się, kurczę, je po ulepszyć, jednak drach mam sporo, ale też nie wiadomo ile będzie wynosił koszt ulepszenia z 10 na przykład 19, albo z 3 na 19, czyli aż 16 poziomów, ale mam nadzieję, że chociaż mi starczy na albo włócznie, albo ten łuk, bo wydaje mi się, że chyba z broni białej częściej korzystam niż z łuku, ale jeszcze zobaczymy, bo byłoby przyjemnie to sobie wreszcie ulepszyć, chyba, dobra, jednak są. Tutaj przy okazji mogę sobie oznaczyć zadanie Symposium, kolejne zadanie od niego. W porządku, zrobimy sobie jakoś, kontynuujemy ten wątek. I ulepsz, co my tutaj mamy? Trochę tych broni jest, ale mi tutaj na razie zależy na włóczni Serapisa. Poziom z 13 na 19, obrażenia o 27 nam rosną, tylko 780, bardzo fajnie. Wygląda fajnie, duży zasięg, średnia siła. W porządku. Ulepszymy sobie na pewno ten 2955, aż 80 obrażeń niby, no i 9 poziomów by nam wskoczyło. A czy mogę sobie tutaj coś sprzedać na przykład? Sprzedaj, co my tutaj, 75 tylko? No powiedziałbym, że to jest dość śmieszne i nie wiem, czy by lepiej nie było tego rozmontowywać na przykład części, tak jak mi się wydaje. O, chociaż mam właśnie te drogie rzeczy, fajki do opium. Niepotrzebny przedmiot. A, niepotrzebny przedmiot, dobra. Nie doczytałem, ale przynajmniej już nas stać na ulepszenie tego łuku. No akurat tym łukiem, kurczę, lubię grać, więc niech już będzie, że sobie go ulepszym, bo jednak no, wydaje się być ciekawym ulepszeniem, 80 punktów obrażenia na sekundę więcej. No i dlatego ten efekt krwawienia chyba się jeszcze zwiększy. No dobrze, trochę tego już mamy. Może by jeszcze tutaj coś uzupełnić. Aha, strzał się nie opasł, tak są tych narzędzi, bo przecież w tych kołczanach możemy znaleźć wszystkie nam potrzebne przedmioty. 4, no i niby 2 by nam na... Czy odnowiłoby nam niby 11 strzał? A, jedna strzała to jedna drachma, no to w porządku wynik. Szkoda, że też nie mamy innego rodzaju strzał, bo tam w Odyssey pamiętam, że były jakieś takie normalne strzały, które wymagały tylko drewna do kraftowania. Strzały, które wymagały chyba jeszcze kamienia albo jakoś tam innego surowca, które to strzały oczywiście były zabójcze, tylko że one były zajebiście drogie. Jeszcze były jakieś, nie wiem, trujące czy inne, ale ja ich akurat niestety nie miałem. Spróbujmy może zrobić dalszy wątek tego zadania, bo to mnie trochę ciekawi. Jednak mamy takie zadanie. It is finally time to celebrate with my muses. Shouldn't you stay to oversee your actors? We must find time to work on the next play. Bayek, you must come. This celebration better rival my own events in Siwa. Come, Bayek. This will be an excellent night. Let us hurry. You will be our guest of honor. I remember the celebrations we would have in my house in the better years. Memories. They have become less so of late. These feel lucky I suffocate our celebrations. They know nothing of poets. They think they know truth. You know it better. Of course! Truth comes from chaos, not order. Ahoy! This maison is Afrosinis. Czekaj, że od razu ten koń był zarezerwowany dla Fanosa, że nawet nie da się na niego wsiąść. Ale no dobrze, czyli kolejne przedstawienie, kolejni aktorzy, kolejne muzy pewnie, żeby natknęły do pisania sztuki i pewnie będzie trzeba kolejnych aktorów uwolnić, jak mi się przynajmniej wydaje, ale zobaczymy. Że na pewno będzie trzeba przedstawić tę umiejętność oswajania zwierzaków,
bo jednak w drodze do, nie wiem, Memphis czy w Fayum, gdzie mamy pana jeszcze ramień, trzeba na pewno coś oswoić. There is nothing but... Bojek! Gennadios is Philakitai. I should have known those louts would follow us. Opęże obrażenia są już pokaźnej ilości, kurczę, to niby normalnie 300-200 obrażeń, ale jak tam wszedł nam kryt, no 581, to jest już ciekawe. No to coś nie bliski śmierć, przecież, kurczę, no dajcie nam przeżyć. I czemu wszyscy zaczęli do mnie strzelać, no co jest? No kurczę, 200 obrażeń aż. Dość sporo. Gdzie ja mam go to odeskortować? No idioto, no grajesz. Czemu ja wszystko muszę robić sam, jak mam tę misję z tymi zasranymi NPC-tami? Tak, tego nienawidzę. Wiesz, na tego durnego konia będzie wsiadać. No... żeby mu się coś naprawdę stało. No chyba taka miała być właśnie sekwencja tutaj. Bo inaczej, kurczę. Znaczy nie powinna tak atakować normalnie. Dobrze, że tutaj nie było tego łowcy, bo nie chciałbym go akurat spotkać. Prepare yourself, Bayek. This is a night you will not forget. It had better live up to the tales that I told. This is grand. Mapa świata naprawdę była niedostępna? Ja zawsze od mapy wchodziłem tutaj. Pozyskaj. No i mamy. Oswajanie zwierząt. Po uśpieniu zwierzęcie za pomocą strzałki masz je oswoić przyciskając E. No to już wiem, że będą się tutaj wyposażeniu wziąć. Usypiając strzałki. O, i przy okazji może sobie rozmontujemy jakąś broń, bo tutaj trochę za dużo tego mam. Dobra, może być. Tutaj jakieś tarcze. Tarcze z metalu. O, i parę łuków już dostałem. Tutaj nie będzie ten. I chyba tyle na razie. Nie, brakuje mi brązu trochę, tylko 3. Okej, to jednej skóry lekkiej, dobra. Trochę drewnej, twardej. Lekka i twarda. No i... tej takiej rzadszej, w sensie futra. Enter our very own Elysian fields. Welcome to the land of truth, Bayek. And this is it, where the poets of Alexandria find respite. Wait, do you hear that? Gennadios! His men must have come after us. We will deal with this, Phanos. Come, bring your blade. I will fill my inkwells with the blood of these Metrocoites. They come, Bayek! Let the gods indulge! Gennadios sends his regards, Phanos. No powiem, że ta włócznia Serapisa na ten poziom 19 robi wrażenie. Mogłem poczekać niby na ten 20, ale jeden poziom ten dużo akurat nie zmienia raczej. No, naprawdę? No więcej jeszcze dać, no kurczę, no ile jest tych ludzi Gennadiosa, brak amunicji pewnie? To mam nadzieję, że tutaj coś z nich popodnosimy, bo jednak przydałoby się trochę tych drachm jednak odrobić. Albo jakieś rzeczy, przedmioty. Nie pogardziłbym, albo chociaż bronię, bo... kurczę, no brakuje mi drewna. O, tarczy, tarczy chyba powinny nam dawać mieć. Przy okazji tam dostałem jakąś strzał. Full strzał już mam, dobra. Bardzo fajnie. Czemu ci ludzie, którzy mają te ciężkie pałki, muszą być tak szybcy? No, to jest tak niemożliwe już. Fajne potrójne hity nam wali, pewnie. 1100. Chyba nam też podniosły się... Ja w tym nie wybiłem wyższy poziom, więc obrażenia overall nam też się podniosły, ale... 200 obrażeń więcej? Chyba, że obrażenia z włóczni też się kombują tutaj. O kurde. W sensie procentówki im walimy. To miałoby sens. Metrocoites! They have slain some of my muses! Dracon, my favorite poet, will live, thankfully. There must be a way to stop them permanently. Bayek, we are blood poets now! This is our chance to bring people to our cause. Whatever it takes to defend freedom,
Give me some time. I will talk to my people. Find their strongholds. O, i zadanie bardzo fajne. Symposium. Chyba w Odyssei było zadanie Symposium Periklesa, jeżeli się nie mylę. Jest też fajne. Fajne zadanie to było. Więc tak, zadania. No, trochę już tego expa nam jeszcze brakuje 5146 punktów. No to zadanie główne. Maska jaszczura i łuski krokodyla na razie zostało. Wyposażenie. Dostałem tutaj jakąś broń białą. Chciałbym ją rozmontować. No, niech będzie to... Nie, chłopskie berło to było zadanie ze Sechmet. O! I możemy sobie ulepszyć obrażenia skryte. O, 200 obrażeń na ponad podniesie. Kurczę, to już jest dość sporo. Czy tarcze coś nam da? Są tutaj lepsze bronienie, chociaż tutaj daje nam odporność na takie z dystansu, adrenalina przeparowanie. Czy będzie ta rozmontowana? Ta też. Dało nam brąz, czyli tarcze dają nam tylko brąz. No dobra, trochę tego brązu nam jeszcze brakuje, 17 sztuk. Lekkiego drewna nam by brakowało. No dobrze, no to w takim razie w następnym odcinku na to chodzi, że wyruszymy do zadania głównego. Z tego odcinka, siema.